Co się dzieje z wyznawcami innej wiary, kiedy umierają? Dziewczyna lat 16. Kiedy słyszę to pytanie, mam w ustach stwierdzenie sprzed wielu, wielu lat. Padło ono z ust jednego z moich profesorów na Gregorianie w Rzymie, z ust profesora Davamoni, hindusa, jezuity, ale który to człowiek z racji swojego pochodzenia z dalekich Indii miał niewątpliwie szczególne doświadczenie ludzi różnych religii. I powiedział wtedy, to pamiętam po dzień dzisiejszy, tak we mnie to utkwiło. Trudno wytłumaczyć, jak to jest, że Chrystus, poprzez którego jedynie jest zbawienie, nieznany jest pozostałym ludziom. I to w ogromnej liczbie ludzi żyjących obecnie, czy wcześniej na świecie, czy zapewne tak będzie i w najbliższych dziesięcioleciach, i pewno aż po skończenie świata. Nie wiadomo, ale tak można sobie to wyobrazić. Otóż ja może bym odwrócił to pytanie, które rzeczywiście jest pytaniem trudnym. Odwrócił w ten sposób, że odwołam się do bardzo ważnej nauki o Kościele, którą dał nam Sobór Watykański II w swojej konstytucji o Kościele Lumen Gentium, światło ludów, światło narodów. Taki tytuł nosi ten dokument. Otóż tam w punktach środkowych tego dokumentu jest mowa, 14-16, o pewnych kręgach przynależności do Kościoła ze względu na stopień posiadania prawdy o Bogu objawionym nam przez Chrystusa. W centrum Kościoła to członkowie Kościoła katolickiego, cieszący się pełnią prawdy o Bogu. Potem dalszy krąg to chrześcijanie. To członkowie innych kościołów, prawosławnego, czy kościołów, które powstały na początku już dziejów chrześcijaństwa na skutek różnych sporów dogmatycznych, czy zwłaszcza od XVI wieku na skutek tragicznego w skutkach, niewątpliwie podziału chrześcijaństwa zachodniego na świat katolicki i protestancki. Ale przecież wszyscy oni, chrześcijanie, są ochrzczeni w imię Trójcy Przynajświętszej i w różnych stopniach, ale jednak z Chrystusem są związani. Dalej, kolejny krąg to przedstawiciele dwóch innych religii. Najpierw Żydzi, ci, którzy niejako zrodzili się z Abrahama i Mojżesza. Naród wybrany, który odrzucił Jezusa Chrystusa i który ma ciągle ogromny problem, by w Jezusie z Nazaretu uznać Mesjasza Pańskiego. Pod tym względem niezwykle dramatycznie brzmi dialog Edyty Stein ze swoją matką. Edyta Stein jest już chrześcijanką, jest katoliczką, naucza w szkołach katolickich, kocha bardzo swoją matkę, wierzącą Żydówkę. Jak może odwiedza ją w rodzinnym Wrocławiu. I ta matka jest zdumiona, że jej córka Edyta chce razem z matką iść do synagogi, modlić się, wypowiadając te same psalmy.
i chce iść razem z matką na cmentarz żydowski, który jest we Wrocławiu. Notabene Edyta Stein zginęła zagazowana w Auschwitz i potem jej ciało zostało spalone. A grób jej rodziców pozostał we Wrocławiu i można go na cmentarzu żydowskim tam nawiedzić. I ta matka mówi, no dobrze, on, Jezus, no był dobrym człowiekiem. Ja to uznaję. Uznaję również, że wyrządzono mu krzywdę. Ale żeby był Bogiem. I to jest to, co zasadniczo dzieli chrześcijan od wyznawców judaizmu. Ale przecież wyrastamy z tego samego pnia, jakim jest wiara Izraela. I nie wolno nam zapomnieć, że Żydzi to naród, z którego wyrósł Jezus Chrystus i Matka Najświętsza, i apostołowie, i wielu, wielu innych świętych. Jest wiele rzeczy, które łączą i które każą mieć wobec wyznawców judaizmu wiele szacunku. Jest w tym narodzie, przynajmniej myślę tutaj o wierzących w judaizm, wielu, którzy są nam bliscy, ponieważ modlimy się w gruncie rzeczy do tego samego Boga, chociaż prawda o Nim, o Bogu, inna jest u Żydów, inna jest u nas, ponieważ Żydzi nie przyjmują prawdy w Boga Trójjedynego. Natomiast my właśnie tak. Dalej mówi Konstytucja o Kościele, to wierzący muzułmanie, którzy wierzą w jednego Boga, Allaha, ukazanego czy objawionego jakoś w nauczaniu proroka Mahometa. Jest coś, co nas z nimi łączy, wiara w jedynego Boga. A potem kolejny krąg ludzi, którzy są określani jako ci, którzy szukają nieznanego Boga i którzy starają się pełnić Jego wolę, będąc posłuszni własnemu sumieniu. Ludzie sumienia, ludzie prawi zatem, jakoś należą do Kościoła, a zatem mają prawo mieć nadzieję zbawienia. I na koniec, ostatni krąg, o którym mówi Konstytucja o Kościele, ci, którzy bez własnej winy nie doszli do poznania Boga, ale starają się wieść uczciwe życie. Jeśli prawdą jest starożytne powiedzenie chrześcijańskie salus extra ecclesiae nulla est, to znaczy poza Kościołem nie ma zbawienia, to z drugiej strony patrząc na takie szerokie, coraz bardziej szerokie kręgi różnego stopnia przynależności do Kościoła, możemy mieć nadzieję, że zbawienie dotyczy naprawdę wielu ludzi i że właśnie w dniu ostatecznym możemy się pod tym względem bardzo zadziwić. Ilu nas jest naprawdę ze wszystkich stron świata?